Witajcie moje mili, czyżbyście się za mną stęsknili? Chociaż trochę? Lecimy dzisiaj z mroźnym makijażem. Zaczynam od podkładu Yoko Long Matte, który bardzo lubię i który ma bardzo fajne krycie. Dziś makijaż będzie mroźny, bo i na dworze jest mroźno i śnieżnie, więc czemu nie? Zima mnie zainspirowała. Teraz korektor z Catrice w tym nowym odcieniu 005. Możecie go zobaczyć w akcji. Korektora musi być dużo. O, włosy mi wpadają z pędzla. To już jest jego koniec. Korektora musi być dużo, dlatego że jak mamy takie odcienie typu niebieskie albo czerwone, no to one wszystkie takie żyłki i różne rzeczy, których nie chcemy, podkreślają. Na twarz poleci puder z My Secret Face Matte Powder, chociaż on nie jest taki stuprocentowo matowy według mnie przynajmniej, ja potem będę strefę tę poprawiać innym pudrem, tym moim z Catrice. Ale ma tak jakby fajne krycie, jak się go w większej ilości nałoży i pod oczy nadaje się idealnie. Jako bazę pod dzisiejsze cienie ląduje kolor tatu w kolorze Turquoise Forever, numerze 20. Nakładam go oczywiście palcem, bo tak mi najwygodniej. Teraz bohater naszego tutorialu, cień sypki w numerze 513. To są te cienie tanie, takie za złote 99 pigmenty. On ładnie opalizuje, on nie jest matowy, chociaż tego tutaj za bardzo nie widać. Fajny, intensywny, tylko trzeba uważać, żeby się nie osypał. Cień nakładamy na całą ruchomą powiekę, aż ku załamaniu. I oczywiście rozcieramy. Czystym pędzelkiem, na razie bez żadnego cienia dodatkowego. Teraz bierzemy taki brąz z paletki Make Up Revolution. Oczywiście wszystkie informacje na temat cieni będziecie mieli pod filmikiem. I tym samym pędzelkiem do rozcierania kładziemy go w załamanie powieki, od razu rozcierając. Dokładam tak, aż zadowoli mnie intensywność. Teraz biorę większy, czysty pędzel do rozcierania i sobie rozcieram, i rozcieram, i rozcieram, jak zwykle. Teraz nakładam kredkę czarną na linię wodną z Zoewy. Takim ołówkowym pędzelkiem z odrobiną tego cienia, który mamy na górnej powiece, rozcieram nadmiar tej kredki, który tak jakby troszkę mi wypłynął z tej linii wodnej. Potem biorę pędzelek do blendowania, który używam na górnej powiece z resztką tego brązowego cienia i jeszcze rozcieram ten dół. Nakładam sobie pod łuki brwiowe odrobinę tego pudru właśnie matującego z My Secret, gdyż on się genialnie do tego nadaje, rozjaśnia troszeczkę te łuki brwiowe. Omiatam sobie moje wory pod oczami i używam najlepszego linera na świecie, czyli Super Liner z L'Oreala i malujemy sobie kreseczki. I w roli głównej moja nowość, czyli klej do brokatu z NYXa oraz pyłek taki Kameleon z Glazela w numerku C2. Przyklejam sobie go do powieki i daję go właściwie na całą powiekę, nakładam paluchem, bo tak jest najładniej i najprościej i pięknie się błyszczy, naprawdę pięknie się błyszczy. Tuszujemy rzęsy, wykańczam ten tusz z Eveline, to już jego ostatnie dni, a mam kilka nowych fajnych, także będziemy testować. Postanowiłam użyć eyelinera w takim srebrnym, pięknym, metalicznym odcieniu. Rysuję kreskę poniżej tej mojej jaskółki i będę go też nakładać właśnie w wewnętrzne kąciki dla dodania takiego mroźnego efektu. Pięknie się błyszczy. Oczywiście zakręciłam głową, żeby wam to pokazać, ale tego nie widać.
Czyszczę sobie przestrzeń pod oczami z racji tego, że przyda mi się dodatkowa warstwa korektora niestety na moje wory. Tego dnia jakoś byłam niewyspana. Od razu lepiej. No i właśnie to jest ten moment, kiedy postanowiłam przepudrować strefę T tym pudrem z Catrice jednak, bo stwierdziłam, że jednak się za bardzo błyszczę. No i właśnie tę strefę pod oczami też. I będziemy konturować buźkę tym ciemniejszym kolorem z paletki z Freedom Makeup. Jak pewnie zauważyliście, obcięłam włosy, nie wytrzymałam, ale jednak jak tak na siebie patrzę, to twierdzę, że była to dobra decyzja. Od razu jakoś lepiej wyglądam. Teraz będę nakładać ten nowy rozświetlacz z Catrice. Ładnie się błyszczy, ma taki lekko różowy pobłysk. Pobłysk, chyba poświata raczej. Na usta ten nowy błyszczyk z Inglota. Numerek napiszę Wam pod spodem. Jest bardzo, bardzo delikatnie, jeżeli go się samego nakłada, ale myślę, że do tak mocnych oczu wystarczy w zupełności. I efekt końcowy. Mroźne, zmrożone oko. Ogólnie mnie się bardzo podobało. Naprawdę dobrze się w tym makijażu czułam. Wiecie, że ja lubię takie mocniejsze oczko. Możecie wykorzystać na studniówki, na jakieś zabawy, czy nawet na co dzień, jeżeli jesteście na tyle odważne. Do zobaczenia, do następnego tutorialu, pa pa!